Siemanko, z tej strony ćwierćwieru i Max Payne, gdzie zbliżamy się do końca gry, wyskoczyliśmy przed chwilą przez okno, gdzie Alfred Wooden prawdopodobnie jest już trupem. Ja przynajmniej mam jakieś coś więcej naboja, wezmę sobie ten lepszy shotgun. Tadam, tadam, tadam. No i co? Sezon umierania non-stop, czas rozpocząć, tak? Zapteczka, którą użyjemy. Co jest? Nie mogę trafić w to? Co mi fajnie wy... Wow! Bitches! Dobra, nie jest słaba. Fuck, Max! Kurwidibidibi. Thank you, bye bye. Dobra, tu naboje są jakieś, tu jest coś. A, i dostaję się teraz już. Ej, a tamto przejście, nie przejdę tamtędy? Sprawdźmy to najpierw. No, nie przejdziemy. Właściwie tu ja nie wiem, po co my wchodzimy do tego budynku teraz, żeby rodować Woodena? Ciężko stwierdzić. Wow, co to było? Jaki alarm? Kto mnie kurwa zobaczy? Dobrze, już się nie ruszaj i umieraj, proszę. Ty w ogóle wiesz, ziomeczku, do kogo ty strzelasz? Prawdopodobnie nie. Skończy mi się Ingram. Jestem w dupie, jak zwykle. O, cześć! Teraz jest zdecydowanie lepiej. Co zostało z wewnętrznego kręgu? Wow, 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 wow! Jeszcze nie skończyłem oglądać tutaj rzeczy. A wy od razu mi wpadacie jak do siebie. Co to kurwa stodoła jest? God damn. Rzekome zwłoki Alfreda Woodena wstały. W cudowny sposób budząc się ze śmiertelnego snu, Wooden sprawiał wrażenie zadowolonego. A, czyli chcieli mnie wrobić znowu. W krainie ślepców jednooki jest królem. Nie wiem, jak to zrobił, ale był to sprytny sposób na wycofanie się ze złożonych obietnic. Jego opowieść pasowała do układanki, więc pewnie była prawdziwa. No pewnie tak. A to menda. A to frajara. Jednooki. Nawet nie zauważyłem, że on ma jedno oko. Kury, bydy, bydy. Świetnie, Max. Świetnie, że oszczędzasz życie. Wiesz kogoś, kogo chcemy chociaż zabić za to, że nas wyrobili teraz? Woodena? Nie mam pojęcia. Znaleźć i zniszczyć. Kurde, się pogubiłem. O, chyba za wcześnie skoczyłem. Wow! Wow! Prawie mnie zabił. Ja pierdolę. To było niefortunne. Wow! Myślę, że go zabiłem? Ja myślę, że nie. O, zabiłem go. Hit. Do windy wejdziemy i gdzieś pojedziemy? Nope. Leka muzyka. Łap! Skurwysy. Gdzie? Gdzie? Where? Rzuciłem się w stronę grana. Thank you, bye bye. Dobra. Max, czy ty nie jesteś pewny, co robisz? Naprawdę. O, apteczki. Biorę. W biurze? Pewnie, zawsze koło kserokopiarski trzymam pełno naboi do różnego rodzaju broni palnej. Te. I zostawiam pułapki na wszystko, co się rusza. No ty jebańcu.
działania, czyli przysługujące. Okej, obejrzyjmy filmik. ...niach, że Max Payne wyświadcza w ten sposób przysługę naszemu miastu. W tej swojej krucjacie posunął się za daleko. Oszalał i trzeba go powstrzymać. I zrobimy to. Miejmy nadzieję, że nie. Komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Cicho, czy będziemy mieli okazję, bo nie pamiętam dokładnie pogadać sobie z Bravurą. Chyba nie. Przypuszczam przynajmniej, że nie. Okej, tam jest kolejna pułapka. Kosz na śmieci? O nie, moja jedyna słabość. Uuu, granatnik! Czyli cokolwiek to tam jest. Dobra. Alarm bojowy. Ty jesteś alarm bojowy. Balalam! Dobrze, że oni mają te spluwy i mogę sobie nadrabiać amunicję. Idziemy tam. Na biurku leżała kaseta wideo. Gdzie jest ta kaseta? Jest. Nicole Horn szantażem wymusiła milczenie członków wewnętrznego kręgu. Do taśmy dołączono napisaną na luksusowym papierze notkę z żądaniem. Przypomniałem sobie o Candy Down, nagrywającej numerki z klientami i sprzedającej te dzieła. Perwersyjne zabawy nie były pewnie najgorszym grzechem Woodena, ale czułem, że po wszystkim przyda mi się dodatkowe zabezpieczenie. Stary, kaseta VHS, teraz już nie ma nawet w czym tego odtwarzać. Wooden zostawił coś dla mnie. O! Przygotował iście wojskową odprawę. Najważniejsze części budynku Azir Corporation zaznaczył na czerwono. Biuro pani prezes znajdowało się na samej górze. To będzie super. Tuż pod jej apartamentem. Windami sterował komputer ochrony, będący częścią głównego systemu umieszczonego w podziemiach. Wieżowiec był strzeżony niczym forteca. Azir Corporation nadal rośnie w siłę i osiąga znakomite wyniki na giełdzie. Eksperci dostrzegają jednak zagrożenia związane z takim powodzeniem firmy. Niektórzy stwierdzili nawet, że Azir Corporation stanie się jeszcze większym monopolistą niż Microsoft. Niż... Dobra, gdzie jesteście, mędy? Nie, gdzie, bo nie wiem skąd do mnie strają! Wow, proszę państwa, kolejka jakaś może, co? Fuck me. Z dołu do mnie strał? Z tyłu? Nie wiadomo. Czy też biegają tam w kółko te ziomeczki? No jasne, że tak. Wiedziałem, że tam jesteś, buraku. No shit, kończę mi się naboje. Not good. No co jest? O! Ruszać się! Uwaga, intruz! Co jest, kurwa? O, zabiłem ich. To fajnie. Ale tak jakoś dziwnie mi się strzelało nagle. Nie rozumiem czemu. Iść tam, czy iść tam? Dobra, idę tu. W końcu mi otworzyli drzwi, więc... Why not? Eksi zamknięte. Tam jakieś działko stoi? Nie, broń. A, czyli tutaj w sumie tylko po broń wszedłem. Spoko. Jestem za. Ziom, tak po prostu stanąć i do mnie srać, to jest bardzo, bardzo, bardzo niefajne, zwłaszcza, że nie wiem skąd do mnie srają teraz. Z góry? Nie, z dołu muszą srać. Fuck. Myślę, że tą jedną spróbę nie warto było tutaj złazić. Idę do piwnicy. Wow! Co to było? Jak to się stało?
A, jest pułapka faktycznie. Fart, fart, fart. Czego tutaj pilnujecie, panowie? Kurwa. Żywotne, sukinsyny. Bardzo ładnie, Max, załatwiłeś sprawę. O, tutaj chciałem się dostać na początku, wow. Mam winkla. Wenekla mam. Dobrze. Wyeliminowałem większość pułapek. Tutaj nie ma żadnych apteczek, oczywiście, bo po co? Lecimy dalej. Uuu, zrobiło się ciemno. Bizantyjska intryga. I odrobinę bliżej nieba. Nie wiadomo, gdzie idę. Śniłem o zemście. Sny te zawsze były koszmarami. Za każdym razem byłem blisko i zawalałem sprawę. Tym razem też byłem prawie u celu. Prowadziło mnie nazwisko Nicole Horn. Nie miałem nic do stracenia. Nie wiem, jesteśmy już w tym bloku? Chyba jesteśmy w tym budynku, ale kurwa, nie wiem dokładnie. Fuck me! Gdzieś jeszcze jesteście? Fuck! Ho! Chyba się udało ich sprzątnąć. Wydaje mi się, że jeszcze jeden jest na górze. Okej. Okay. O, nie chciałem tego zrobić. Umknąć, muszę je zabójcą, czyli nie jestem jeszcze na ostatnim etapie gry. Spoko kaloszy. No teraz tego nie przeżył na stówę. Zmieniam broń na tą, zapisujemy grę, lecimy dalej. Yeah. Trup się ściele gęsto. Czy to były apteczki? Nie. To były tylko jakieś śmieszne pudełka. Ale bieda. Max, skup się, musisz wygrać. Umknąć zabójcom. Dobra. Czemu ja muszę biegać tak w kółko, żeby dostać się do miejsc, do których chcę się dostawać? Nas tak. Jeszcze raz. Dziękuję. Dobrze. Wow! Czekałeś na mnie tak po cichutku. Taki stremowany, to się myślałem, że już wiesz, że się dogadamy jakoś, że coś, cokolwiek. Chcesz posłuchać śmieci? Popatrz jak gram. Wow, chyba ich pogrzało. Chyba ich pogrzało bardzo mocno w głowę. Albo w cokolwiek innego, co tam sobie mają ze sobą. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Wow. Oni kurwa tam pułapki plątują? Umieram. O, albo i nie umieram. Ale było blisko. W razie co, bo zaraz się w to wpierdolę i co będzie wtedy? O, zrobiłem sobie przejście. Hej, hej! Ja to jestem jednak agent. Dobra. Staliśmy się na piętro wyżej. I tam nic nie ma do zebrania dla nas. Bieda. Okej, okay, drzwi się otwierają. To dobry znak. No nie, umrę. Zmarłem. Albo granatnika mu pierdolę, a co? Może troszkę tego nie przemyślałem i mogłem stanąć dalej. No. Masakra jakaś. Sala konferencyjna? Chuj, nie wiem, czy chcę tu wejść, ale wejdę. Ale mnie kurwa, zesrałem się. Skąd on przyszedł? Stamtąd? Dopiero mówił, że potrzebuje wsparcia, nie żeby to wsparcie od razu przyszło. Ja pierdolę.
Co za gra? O, apteczki. Czy to jeszcze jest schowanego dla mnie może? Snajperka chyba, tak. Warto było podejść. God damn. Tyle stresu. O, znowu snajperka. Czemu dają mi snajperki? Ewidentnie jest, że coś będę potrzebował chyba z nimi zrobić, ale no zobaczymy. Łaskawie zdechnij, kurwo. Już do mnie biegnie, skurwysyn. Tylko jeden? Ja jebie, ale zgarnąłem wszystkie, a on ma fajną minę. Jakby nas rabgacie bardzo mocno przed śmiercią. Okej, przeżyłem to. Jakoś. Max i tak bardzo szybko się regeneruje. Wow, 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 wow. Tam na dole jest chłop, tak? Już wystrzelaj się ze wszystkiego, co tam miałeś? Najwidoczniej nie. Okej. Czyli umarł. Dobrze. Nie, weźmiemy sobie to. To zrobimy tak. Idziemy dalej. Fuchu jebany. O, przeżył, przeżył, przeżył! Niedobrze, że przeżył! Bardzo niedobrze, że przeżył! Przeżył. Nie, umarł. To chciałem powiedzieć. Ktoś jeszcze tutaj ładuje swoją tłustą dupę? Pierdolę. Człowiek musi żyć cały czas w stresie. O, fuck! Uciekaj, Max! Dziękuję. Szło gładko i sprawnie i dostałem apteczkę. Za to, że jestem grzecznym, dobrym chłopcem. Tu jest exit, tam jest exit. To którędy idziemy? Chodzimy tu. A nie, tu byliśmy? Mieliśmy uciec. To ja idę zobaczyć, co jest tam. A co? Nikt mnie nie powstrzyma. Tu jest śmierć. Tam jest śmierć. Mówiłem. Mówiłem! No, trzeba tak się kurwa rozegrać sprytnie chyba. Fuck, gdzie on jest? O, ale to było epickie, musicie sami przyznać. Fuck. Fuck! 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 To było zajebiste. Istny Matrix. Bitches. Dobra, muszę zejść tam na dół chyba tylko i będzie już hit. Spoko, ziom. Jestem w stanie to zrobić, tak mi się wydaje. Się nic nie zabije teraz. A, bo on też miał snajperkę, to dlatego. Teczka raz. I to jest tylko raz, bo więcej nie dostałem. Okej. Okay. Co mnie zabije tutaj? Okej, okay, sorry ziom, przepraszam, że wam przeszkodziłem w rozmowie, kurwa. Coś tacy, nie wiem, dziwni są. CIA czy FBI na jedno wychodzi. Pewnie ich trening się przydaje, ale dopiero praca dla niej się opłaca. Kasa jest... Potrzebuję wsparcia. Chuja do dupy potrzebujesz, a nie wsparcia, ziomeczku. Nikt cię nie kocha. O! Wszędzie jesteś na tapecie, ba, ba, bam! Tak, dobrze, Max, trać naboje. O! To ja! A to jakiś ziomek. Strzelasz tak, żeby zabić, to super.
Ej, teraz poszło mi naprawdę szybko. I dobrze. Wydaje mi się, że to już będzie koniec, Ludy. Pozbieram sobie broń, którą mi tutaj zostawili grzeczni chłopcy. Apteczki sobie wezmę, to sobie wezmę i to sobie wezmę. To zawsze chciałem mieć. A są fajni, naprawdę ich lubię. Czekaj, czy będzie wyjść. Dobra, Ludy. Idziemy stąd. Nic do stracenia. Zdaje się, że to będzie już ostatnie. Moje podejście do sprawy nie było zbyt oryginalne. Robiono tak już wcześniej. Oko za oko. Podstawowa zasada zemsty. Stara jak świat i wciąż aktualna. Najważniejsza reguła zabójstwa z premedytacją. Nie robić z tego osobistej krucjaty. Jednak zwykle tak się właśnie działo. W moim wypadku także. Spędziłem trochę czasu jeżdżąc po zasypanym śniegiem mieście. Nie śpieszyłem się, wiedziałem, co mam robić. Myślałem o tym i pozwoliłem, aby wzbierał we mnie gniew. Gdy byłem już gotów, zaparkowałem kradziony samochód przed głównym wejściem do budynku Azir Corporation. Wysiadłem, wszedłem do środka i się zaczęło. Miałem w pogotowiu kulę z wypisanym nazwiskiem Nicole Horn. Miałem 10 tysięcy kul z jej nazwiskiem. Miała hipernowoczesne systemy ochrony oraz dość najemników i broni, aby rozpocząć trzecią wojnę światową. Nie bałem się. My też się nie boimy. A co? Nowy Jork zniknął za zasłoną śniegu. Przekroczyłem próg i znalazłem się w jej królestwie. Lśniącym, zgrabnym i bezdusznym królestwie ze szkła i stali. Pełnym kolorowych kart dostępu, wykrywaczy metalu i systemów bezpieczeństwa. Zimnym jak kostnica. Zimnym jak broń. Hit. Dobra, Ludy, ja tutaj kończę. Przed nami ostatnia będzie część Maxa. Prawdopodobnie. Chyba, że to jakoś będzie za długie. No! Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę. Jak się podobało, lajkujcie, państwo subskrybujcie i buziaczki, papatki.